Hej, cześć, siemano ludziska, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Fijako, a w dniu dzisiejszym pootwijamy sobie skrzynki. Zapraszam do oglądania, jedziemy! Strona, jaka to już wiecie, jeżeli jeszcze na niej nie graliście. Macie kod Fijako, wszystko wpisujecie z caps locka, macie go też w opisie, możecie skopiować razem z linkiem do tej strony, także wbijajcie. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to mam tutaj $500 i w dniu dzisiejszym postanowiłem, że zacznę sobie od skrzyni noża, albowiem noża żadnego, no stosunkowo dawno nie otworzyłem. Żaden nowy nóż ostatnio nie wpadł, dlatego czuję pewien niedosyt. Popatrzmy, no... Nie jest to satysfakcjonujący drop, lecz niech póki co zostanie. Pamiętacie jeszcze wiosenną skrzynię? Kiedyś nawet nie było opening, ale to już dawno, dawno temu. Znaczy, możecie sobie wbić. Oczywiście Hyper Beast, o, no to... Stat track, no, Vendrim powiedział, że wybojnie. Okej, wbiłem w poszukiwaniu skrzynek moich, bo dawno ich nie otwieraliśmy, właściwie skrzynek stworzonych przez was. I mamy pierwszą z nich, uwaga, Fijako Mistrz YouTube'a. Właściwie Mistrz YouTube'a, a nie Mistrz. Ale okej, okay. No i BTP250, na które aż 15%. Ojoj, pomyliłem się, 85% jest natrafienie P250. I zaraz przechodzimy do kolejnej, już sobie jedną taką upatrzyłem, taka kozacka będzie. Przejąłem taką nadzieję i jest, no już tego spodziewałem, Huntsman. 57 dolarków. Okej, okay. W ogóle to był jakiś update. I mamy tutaj, że najnowsze dropy, wartościowe dropy, czyli podejrzewam, że te profitowe i najlepsze z dzisiejszego dnia. I ja mam cel dzisiejszy, żeby też wbić do tej właśnie to topki. O, jestem tutaj, a nie, to nie... Co? Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie i dacie jakąś sztos skrzynkę. W ogóle możecie tworzyć dalej dla mnie skrzynki jak najbardziej. I je zamieszczać w komentarzu na dole. Tylko nie zamieszczajcie linków, tylko najlepiej nazwy ich, bo wtedy sobie po prostu skopiuję. A teraz otwieramy 2P2000 pulsy. Kolejne dwie skrzynki w takim razie. Mamy tutaj dużo noży, dwa nawet wartościowe kałachy bym powiedział. Jest jeden z nich, on nam tutaj coś zwróci. Ale to dalej nie jest top drop z dzisiejszego dnia. A ja chcę dzisiaj być w najlepszych dropach po prostu, nawet na miejscu pierwszym. No P2000 raczej mi ku temu nie pomoże. Ale liczę, że teraz, słuchajcie, myślę, że jakby poleciał taki Falchion Knife Slotter, to już chyba bylibyśmy tutaj w top. Czyli by się przydało odstawić jakiegoś noża za... No dajmy na to 140 i będę na pewno tutaj w topce za $150. I jesteśmy w topce, także jeszcze raz wygląda na kusząco, gdyż noże tutaj najtańszych chyba ten, albo może ten Stein będzie za jakoś $100. Także jakby trafić coś innego niżeli cukierek, to będzie bardzo, bardzo fajnie. Póki co się niestety nie udaje na cukier... Aha, na cukierka jest 91%, no to fajnie. No to fajnie, no, super, dobra. Jeszcze pojedziemy ostatnio z tą skrzynkę i zmieniamy. Dobra, to jest kicha, to jest dramat, to jest ultra słabe. No jest tu meduza, wszystko się niby zgadza, ale te dwa kałachy coś wyglądają odstraszająco. No tutaj 50%, aha, to jest w ogóle jakieś 3% na trafienie czegoś lepszego niżeli kałachy. Jako kozak, no i ta skrzynka wygląda faktycznie kozak, tylko ten cukierek nie wygląda tutaj kozak. A na niego niestety jest 70%, a 70% to nie jest tak dużo. Także liczę, że tutaj poleci, o, na przykład ten fuel injector, który zwróci nam wszystkie inne skrzynki. I tą skrzynkę mogę otwierać, słuchajcie. 5 sobie pojedziemy, tak po bogatości. Tutaj ten blaze leci, hotrod jakby poleciał, to już jesteśmy chyba w topce nawet. Bo tutaj widziałem, że... Jest hotrod! Jest hotrod! Słuchajcie, faktor niósł $71. Gdzieś tutaj widziałem, tak jest, jestem tutaj w topce. O, dokładnie, jestem, trafiam hotroda, jestem co prawda na ostatnim miejscu w topce. I tutaj nawet szansa na tego cukierka, co wygląda jak najbardziej korzystnie. A, trzy takie po ultra bogatości, lecimy. Nie ma lipy w dniu dzisiejszym, boję się tylko, że poleci Neon Rider, na którego to mamy, uwaga, o, 90%! Jeszcze jedna szansa, ja wierzę, że jeżeli tutaj na niego mamy 90%, no to to już wygląda trochę słabiej. Dobra. I ostatnie trzy skrzynki. Aha, są wszystko profitowe? Co? Naprawdę? Nie, są czerwone, aha, czyli nie są profitowe, tylko są po prostu wartościowe. Wygląda to niby spoko, a $60, wio! Bo to wygląda dosyć spoko, bo tutaj zobaczcie, że na noża mamy, uwaga, dosyć duże szanse. Dosyć duże. Ponad 10% szans na to, że poleci jakikolwiek nóż. Także ja tutaj wierzę, że tutaj taki bagnecik poleci. No, skrzynia fajny Fijako. Wygląda fajnie, nie powiem. Aż sobie takie trzy walne otworzę. Ten nóż by się wydał, tylko cokolwiek byśmy tutaj nie zrobili, i tak do topki nie wejdziemy. Chociaż ten nóż, czekajcie, 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 bo tutaj ten nóż to w sumie nie wiadomo. O właśnie, jesteśmy w topce, udało się, słuchajcie, więc jestem już dwa razy w topce. Dała, żeby się miało w sumie rację bytek, bo tworzyć taką jedną skrzynię noża. I tu by poleciało coś mega, mega fajnego, na co jest szansa, bo w sumie dawno tutaj nie poleciało coś takiego ultra kozackiego. No to nie jest coś ultra kozackiego, ja bym takiego jakiegoś noża na przykład chciał. O, $87, ej, to czekajcie, to chyba jest topka.
Tak jest, i to jest nawet na głównej w topce. I to jeszcze u nóż, który nawet skrzynki nie zwrócił. Aha, odsprzedałem Falcion Nightfast Loteria Factory New o wartości $110 tylko dlatego, że trafiłem go jakoś 3 tygodnie czy 2 tygodnie temu i wtedy jeszcze nie było topki. I odsprzedałem to po to, żeby wejść do topki. I też Shadow Dodgers za $90 na pewno mnie tutaj jakoś... Tak jest. Come on, taki flip Tigertów to by na pewno nam... To by na pewno nas tutaj podbiło. Co prawda Fire Serpent raczej pobić się nam nie uda, dlatego Fire Serpent, nie wiem jak to jest stan, ale myślę, że tak ze $150-200 będzie za niego. Myślę, że to Filtested, Wellworn może... Okej, dawno nie otwierałem skrzyni śmierci, tak w ogóle się teraz wziąłem i zorientowałem. I w sumie tych skrzyni śmierci otworzyłem już tyle, że głowa mała. Głowa mała, a tu nigdy Meduza ani Aul mi nie poleciał, także myślę, że to jest najwyższy czas. No dobra, cel w jakimś tam stopniu wykonany, bo w topce niby jestem. Chciałbym być trochę wyżej, ale no cóż, mam nadzieję, że w kolejnym openingu to mi się uda. A tymczasem żegnam się z wami, mam nadzieję, że odcinek ci się podobał i dzięki, że oglądałeś go do końca. Trzymaj się, do następnego, hej, hej, hej!